Cofnijmy się na moment do epoki lodowcowej na tereny wschodniej części dzisiejszych Borów Tucholskich. Wody spływające z topniejącego właśnie lodowca kierują się na południe. Wcinają się głęboko w równinę sandrową, tworząc długą i krętą dolinę, w której zaczyna płynąć rzeka Wda, zwana Czarną Wodą. Od tych wydarzeń jeszcze sporo czasu i wody musiało płynąć w rzece. Nazwa utworzonego w 1993 roku Wdeckiego Parku Krajobrazowego pochodzi od rzeki Wdy. Położony na terenie jej środkowego biegu, gdzie Czarna Woda jest najpiękniejszą i jednocześnie, zaraz po brdzie, największą rzeką Borów Tucholskich. Bystry nurt i często kamieniste podłoże nadają jej charakter rzeki górskiej. Ponadto liczne zwężenia i meandry sprawiają, że jest nadzwyczaj malownicza. Przepiękne widoki tworzy Wda w miejscu, gdzie płynie wartkim nurtem pośród lasów, wąskim, krętym korytarzem. Czarna Woda wzdłuż całego swojego biegu przyjmuje liczne dopływy. Najważniejsze na terenie parku to Prusina, Ryszka, Sobińska Struga. Ale to nie jedyne bogactwo parku. Znajdziemy tu rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Stąd nie dziwi fakt ustanowienia ponad 50 pomników przyrody, 5 rezerwatów, a w planowanym powiększeniu parku zostaną dołączone jeszcze 2. Sam park zaś, w całości położony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zajmuje obszar niemal 24 tysięcy hektarów. Wda stanowi granicę między dwiema grupami etnicznymi – borowiakami i kociewiakami. Ci pierwsi zamieszkują tereny na zachód od rzeki, zaś drudzy na wschód. W parku można jeszcze dziś podziwiać charakterystyczne dla obu grup wytwory kultury materialnej. To nie tylko pojedyncze kapliczki przydrożne czy dworki, jak ten w Gródku. To również chaty z końca XIX i początku XX wieku o konstrukcji sumitkowo-mątkowej. Warto zatrzymać się przy nich chociaż na chwilę, gdyż pamiętają odległe czasy. Spacerując po terenie parku, nierzadko napotykamy miejsca świadczące o tym, że człowiek od zawsze chciał ujarzmić otaczającą go przyrodę, pozyskać energię drzemiącą w płynących wodach. Takimi świadkami, na których jeszcze dziś możemy trafić, są stare młyny, a właściwie tylko zarastające roślinnością fragmenty murów lub progów piętrzących. Jak choćby ten na Sobińskiej Strudze, niedaleko miejscowości Kwiatki. Najlepszym przykładem tego, jak szybko przemijamy i jak szybko giną po nas ślady, jest nieistniejący w miejscowości Spławie Tartak. Dziś tylko pasjonaci historii i najstarsi mieszkańcy mogą wskazać miejsce, gdzie istniał największy na Pomorzu tartak, zatrudniający ponad 300 osób. Do najcenniejszych historycznie należą te miejsca, gdzie udało się jednak zachować takie obiekty budowlane. Przykładem może być dawny tartak i młyn w miejscowości Zgorzały Most.
Ich pozostałości, przycupnięte nad Ryszką pomiędzy miejscowościami Wierzchy i Jakubowo, pozwalają choć w części wyobrazić sobie, jak wszystko mogło wyglądać jeszcze 100 lat temu. Dziś po zabudowaniach domu młynarza czy też tartaku pozostały tylko resztki. Na szczęście sam młyn, być może dzięki prywatnym inwestorom, uda się uratować dla potomnych. Człowiek po wielu latach zmagań ujarzmił też największą rzekę parku, Wdę. Powstały dwie hydroelektrownie, dla potrzeb których spiętrzono rzekę, co z kolei sprawiło powstanie zbiorników zaporowych Zalewu Żurskiego i Zalewu Grudeckiego. Starszy z nich, Zalew Grudecki o powierzchni 96 hektarów i długości 8 km, powstał w wyniku spiętrzenia rzeki Wdy dla potrzeb elektrowni wodnej w Grudku. Przypomina nizinną rzekę płynącą w głębokiej dolinie, której brzegi trudno dostępne, często zabagnione i porośnięte lasami liściastymi, często ponacinane są pobudzającymi wyobraźnię tajemniczymi jarami, kryjącymi w sobie krystalicznie czyste źródliska. Teren ten bardzo lubią ptaki. Tu rozbrzmiewa charakterystyczny śpiew niepozornego, brunatnego ptaszka trzciniaka. Łatwo go usłyszeć, lecz trudno zobaczyć, bo sprytnie chowa się przed wścibskim wzrokiem w trzcinowisku. Z kolei łatwiej zauważyć, a trudniej usłyszeć kanie rudą drapieżnego ptaka, którego charakterystyczną cechą jest głęboko wcięty ogon. Patroluje wytrwale pola i łąki w poszukiwaniu pożywienia drobnych kręgowców. Już bardziej przyjazna dla głodnych wiedzy i wrażeń turystów jest sama elektrownia wodna w Grudku, uruchomiona uroczyście w obecności prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 1923 roku. Przez kilka lat był to największy obiekt tego typu w Polsce. Elektrownia wodna Żur powstała w roku 1929 i nadal jest perełką techniki oraz żywym muzeum. W starej nastawni, ale nie tylko tam, można zobaczyć, jak wyglądały zabytkowe urządzenia potrzebne do pracy. Przez spiętrzenie poziomu wody o 15 metrów wałem ziemnym na Wdzie powstał zbiornik zaporowy zwany Jeziorem Żurskim. Ma powierzchnię 440 hektarów, długość ponad 11 km i silnie rozwiniętą 34-kilometrową linię brzegową. Szczególną cechą zalewu są liczne zatoki, półwyspy i wyspy, z najbardziej znaną Maderą. Brzegi porasta starodrzew z licznymi pomnikowymi dębami i lipami, a nad wodami spotkać można też rośliny górskie, jak na przykład arcydzięgiel likwor. W te okolice chętnie zagląda też wszelka zwierzyna. Już od samego rana, jak ta czapla siwa, spieszą na ulubione żerowisko. Swym bystrym wzrokiem godzinami wpatruje się w lustro wody, poszukując w nim ryb. Miłośnicy wędkowania oprócz pospolitych ryb złowią w parku pstrągi potokowe, lipienie i okazałe trocie jeziorowe. Zarybianiem zajmuje się Polski Związek Wędkarski,
który do Jeziora Żurskiego wpuszcza m.in. sumy i szczupaki. Na cierpliwego i wprawnego obserwatora we Wdeckim Parku Krajobrazowym czeka prawdziwa uczta. Ci, którzy zdecydują się na wyprawę z lornetką lub aparatem, już po chwili mogą obserwować całą gamę ptactwa, którego paleta zmienia się w zależności od pory roku. Wędrówka wczesnym rankiem po lesie to czas, kiedy na żerowiskach można zobaczyć sarny, daniele lub jelenie. Szczególnie jesienią mamy szansę dostrzec, przyczajeni z lornetką, żerujące stado saryn na okolicznych polach. Tych, którzy wybiorą się nad wodę, swoim widokiem może zaszczycić baraszkująca wydra lub przemykająca brzegiem norka amerykańska. Nocnych obserwatorów czeka spotkanie z bobrem europejskim, który reintrodukowany w latach 80. doskonale zaaklimatyzował się na tym terenie. Dziś miejscami bobry występują zbyt masowo, i choć potrafią uszkadzać całe drzewostany, to ich obecność ma istotny wpływ na kształtowanie krajobrazu rzeki Wdy oraz jej dopływów. Spiętrzenie wody i powstanie Jeziora Żurskiego zwiększyło walory turystyczne tych okolic. Szczególnie zyskał odległy o 8 km tleń, który obecnie pełni rolę centrum turystyczno-wypoczynkowego. Dawny kurort odzyskuje swoją świetność i staje się ciekawą alternatywą dla osób szukających czegoś więcej niż tylko głuszy lasu. Elementy historycznej architektury zachowały się w postaci obiektów o wysokiej wartości kulturowej. Są to m.in. zabytkowe chaty, pensjonaty czy zespół zabudowań dworca kolejowego. YN, tak, 119... 51. Dla miłośników przyrody prawdziwą gratką będą zimorodki. 31. Od 2007 roku na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z ornitologami z Polski i Czech prowadzony jest ich monitoring i obrączkowanie. Ten charakterystycznie ubarwiony ptak z rzędu kraskowatych upodobał sobie pionowe skarpy Zalewu Żurskiego i Grudeckiego. Po 3-letnich badaniach możemy powiedzieć, że ptak objęty ochroną w ramach unijnego programu Natura 2000 występuje tu w największym zagęszczeniu w Polsce, a być może również i w Europie. Zimorodki mimo swojego dosyć jaskrawego ubarwienia są ptakami trudnymi w obserwacji. Wskazuje na to chociażby jego nazwa. W sezonie wiosenno-letnim ten szmaragdowo-rdzawy ptak jest trudny do zaobserwowania. Zimorodki swoje lęgi wyprowadzają w okresie od maja do sierpnia, mając w sezonie do 3 lęgów. Samiczka po wyborze partnera składa w przygotowanej przez niego norce od 5 do 7 jajeczek. Po około 20 dniach wykluwają się młode, którymi troskliwi rodzice opiekują się na zmianę. Obrączkowanie młodych osobników pozwala naukowcom stworzyć pełniejszy obraz tego gatunku. A charakterystyczny i niepowtarzalny numer obrączki podczas kolejnego odczytu daje możliwość ustalenia tras migracji zimorodka. Jako ciekawostkę można dodać, że jeden z zaobrączkowanych nad Zalewem Żurskim zimorodków został zaobserwowany w Szwajcarii. Spotkać też można nurogęsi. Te duże rybożerne tracze z powodzeniem wychowują tu swoje pisklęta. Aby zaobserwować ciekawe gatunki wodno-błotne, warto wybrać się do rezerwatu Jezioro Miedzno, który został stworzony właśnie dla ochrony ptaków. Ale spotkać tu można także ciekawe gatunki roślin, jak storczyk, stoplamek szerokolistny i listera jajowata.
Na tym silnie zeutrofizowanym jeziorze, będącym w końcowym stadium zarastania, bytują m.in. łabędzie nieme, bocian czarny oraz rzadkie gatunki ptaków drapieżnych, jak ten przelatujący nad głowami bielik. Szczęśliwcy, którzy przedrą się łodzią przez trzciny, mogą liczyć też na spotkanie łabędzia krzykliwego, ptaka, który od niedawna wyprowadza swe lęgi również w Polsce. Większość obserwowanych w naszym kraju łabędzi krzykliwych to jednak ptaki zatrzymujące się tu tylko podczas swojej migracji. Nad Miedznem usłyszymy też klangor żurawi, które w parku występują dość licznie. To ptaki majestatyczne o dużych rozmiarach. Rozpiętość skrzydeł żurawia sięga 230 cm. Żurawie znajdziemy również na łąkach, gdzie szukają nasion, zielonych części roślin, bezkręgowców, a także drobnych kręgowców. Ptaki te poza sezonem lęgowym tworzą stada. Prawie 60% powierzchni Wdeckiego Parku Krajobrazowego zajmują lasy rosnące na ubogich piaskach sandrowych. Dominującymi gatunkami w drzewostanie są sosna pospolita oraz brzoza brodawkowata. W takich miejscach warto poszukać jagód i grzybów. Z borami pięknie kontrastuje rezerwat Brzęki imienia Zygmunta Czubińskiego w Szczarkowie. Obejmuje on fragment wspaniale zachowanego lasu liściastego. Rosną tu dęby i graby, lipy, klony oraz jawory. W drzewostanie tym pojawia się charakterystyczny dla Pomorza, lecz już teraz rzadki jarząb brekinia, zwany Brzękiem. Cenne czerwone drewno o wysokich właściwościach technicznych stało się, podobnie jak w przypadku Cisa Pospolitego, przyczyną jego wyginięcia. Brzęk znajduje się w logo parku. Warto zwrócić uwagę również na Aleję Mnichów w okolicach wsi Łążek, czyli grupę ponad 100 jałowców, która, szczególnie wieczorem, przypomina zakonników stojących przy drodze. Skupisko tych okazałych krzewów stanowi pomnik przyrody. Kto pragnie odetchnąć świeżym powietrzem borów tucholskich, tlenem, którego dostarczają niestrudzenie liczne drzewa, to Wdecki Park Krajobrazowy jest miejscem do tego po prostu stworzonym. Dla podkreślenia walorów zdrowotnych tych terenów warto zaznaczyć, że rosną tu rzadkie i ginące porosty. Te symbiotyczne organizmy są bardzo czułym wskaźnikiem, bioindykatorem czystości atmosfery. Specjalna skala porostowa pozwala na podstawie składu gatunkowego porostów określić stopień zanieczyszczenia powietrza. Ogromna różnorodność gatunkowa porostów pozwala postrzegać teren parku jako jeden z czystszych i cenniejszych obszarów przyrodniczych. Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego zanotowano jedyne w borach tucholskich stanowisko granicznika płucnika, porostu charakterystycznego dla południowych części naszego kraju, na Pomorzu zaś niezwykle rzadkiego. Porosty występują dookoła nas, na drzewach, skałach, starych płotach, murach, ale pozostają stosunkowo mało znane i niezauważane. Jednak to właśnie ich obecność zapoczątkowuje życie na obszarach jałowych. To właśnie te niepozorne, niejednokrotnie szare, wydawałoby się mało atrakcyjne organizmy, zatrzymują wodę niezbędną do rozwoju roślin zielonych, a na terenach ubogich stanowią pożywienie dla wielu zwierząt. Będąc w parku, warto wybrać się nad jeziora, by zobaczyć rzadką florę. Rezerwat Jezioro Ciche obejmuje śródleśne jeziora Ciche oraz Żabianek wraz z ich otoczeniem. Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragment grądu subkontynentalnego.
Rezerwat wodno-torfowiskowy Dury tworzą cztery jeziorka dystroficzne, czyli ubogie w składniki pokarmowe. Został utworzony ze względu na niezwykle bogate stanowiska roślin chronionych. Znajdziemy tu wszystkie trzy gatunki rosiczek, to znaczy rosiczkę okrągłolistną, długolistną i pośrednią. Są to rośliny owadożerne. Ten sposób odżywiania rekompensuje niedobory składników odżywczych występujące w ubogich glebach, a w szczególności przyswajalnego azotu. Rosiczki wabią swoje ofiary błyszczącymi kroplami słodkiej cieczy, wydzielanej na szczytach gruczołów, przypominających wyglądem różki ślimaka. W rezerwacie Dury znajdziemy też grzybienia północnego, narecznicę grzebieniastą oraz bagnicę. Jest to jednak rezerwat ścisły, co znaczy, że nie można tu wchodzić ani wykonywać żadnych zabiegów. Nietypowy jest najmłodszy z rezerwatów przyrody, utworzony w 2001 roku – Jezioro Piaseczno. Celem ochrony jest cenny pod względem naukowym i krajobrazowym ekosystem tego polodowcowego zbiornika. Jego wody należą do pierwszej klasy czystości. Takie znajdziemy tylko w dwóch innych jeziorach województwa kujawsko-pomorskiego. Zbiornik jest zasilany wyłącznie przez wody opadowe oraz źródła podziemne. Nie posiada dopływu ani odpływu. Otoczone borami jezioro jest skutecznie izolowane od wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Rezerwat jest obiektem tym bardziej cennym, że na jego terenie znalazły się też różne bezpośrednio związane z wodami jeziora zbiorowisko roślinne, jak suwarowe, torfowiskowe i leśne. Na obszarze Bdeckiego Parku Krajobrazowego jest 5 rezerwatów, ale w planach jego powiększenia uwzględniono jeszcze 2 z już istniejących. Rezerwat Jezioro Martwe, gdzie celem ochrony jest zabezpieczenie i zachowanie cennych ekosystemów wodno-błotnych z zespołem szarnym przygiełki białej i boru bagiennego z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, jak na przykład torfowce, rosiczka pośrednia, widłaczek torfowy. Rezerwat Jezioro Łyse, gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności charakterystycznej dla jezior dystroficznych, torfowisk przejściowych i wysokich oraz brzozy bagiennej. Na szczególną uwagę zasługują tereny nad brzegami rzeki Wdy, pomiędzy miejscowościami Leosia i Bedlenki, gdzie rzeka zachowała jeszcze swój pierwotny, dziki charakter, przypominający górską rzekę płynącą w ostro wciętej dolinie. Wrażeń estetycznych dostarczy nam we Wdeckim Parku Krajobrazowym również lilia złotogłów, która najintensywniej pachnie nocą. W zaroślach i lasach warto poszukać rośliny o nieco dziwacznej nazwie – wawrzynek wilcze łyko. Czerwono-różowe kwiaty tego krzewu mają przyjemny, lecz nieco oszałamiający zapach. Cała roślina jest trująca. Wiosną możemy dostrzec na leśnych polanach kwiatowe dywany z zawilców i podbiału. Ciekawostką przyrodniczą, a jednocześnie historyczną parku jest kamień napoleoński o wymiarach około 110 na 150 cm. Z nieznanych powodów wyryto na nim piastowską koronę i 2 krzyże maltańskie. Głaz ten jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Druga z zagadek to diabelski kamień, zwany kamieniem świętego Wojciecha, znajdujący się przy południowej granicy parku w okolicy stacji kolejowej w Leosi. To największy na Pomorzu głaz narzutowy o obwodzie 24,5 metra. Według legendy święty Wojciech na tym kamieniu wygłaszał kazania podczas swojej wędrówki do Prus. We Wdeckim Parku Krajobrazowym szczególnym zainteresowaniem cieszą się spływy kajakowe.
Bogaty przyrodniczo i kulturowo teren sprzyja też turystyce pieszej i rowerowej, której służy 10 szlaków turystycznych, 7 tras Nordic Walking oraz ścieżki dydaktyczne. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To niezwykle wymowne przysłowie jest kwintesencją dla prowadzonych przez pracowników parku zajęć w ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Zajęcia prowadzone są zarówno na ścieżce dydaktycznej zatoki z prelekcją w siedzibie parku, jak również w okolicznych szkołach, przedszkolach, ośrodkach wypoczynkowych. Jak pokazuje kilkunastoletnie doświadczenie, na edukację nigdy nie jest za późno. Dlatego wielkiej satysfakcji dostarcza przekazywanie wiedzy zarówno przedszkolakom, które wręcz chłoną przekazywaną im wiedzę, jak i seniorom, których zainteresowanie niejednokrotnie przekracza nasze oczekiwania. Dla tych, którzy nie mogą przyjechać do parku osobiście, a chcieliby zapoznać się z jego walorami lub zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ekologii, organizowane są konkursy w prasie i internecie. Park od kilkunastu już lat czynnie włącza się w coroczną akcję Sprzątanie Świata poprzez koordynację jej w okolicznych szkołach i przedszkolach. Rokrocznie w trzeci weekend września dorośli, młodzież i dzieci sprzątają niechlubne pamiątki pozostawione przez nieodpowiedzialnych turystów i mieszkańców. Aktywnie w tej akcji biorą również udział organizacje społeczne jak Bractwo Czarnej Wody, Polski Związek Wędkarski Koło w Osiu, które organizują sprzątanie brzegów zalewu po swoich pseudokolegach. Cykliczne powtarzanie tej akcji i coraz większe zaangażowanie społeczeństwa dają widoczne efekty. Z roku na rok ilość śmieci pozostawianych w nieprzeznaczonych do tego miejscach jest mniejsza, a rosnąca świadomość społeczna pozwala liczyć na to, że być może w przyszłości taka akcja nie będzie już potrzebna. Park prowadzi działalność edukacyjną, współpracuje z nadleśnictwami, szkołami, samorządami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W jego siedzibie do dyspozycji zainteresowanych znajduje się bogato wyposażona sala dydaktyczna, a pracownicy służą fachową informacją. Oczywiście można też wybrać się tu na własną rękę, do czego pracownicy parku także zachęcają. Można skorzystać z programu corocznego festynu Lato w Parku, wziąć udział w konkursach, grach i zabawach. Festyn adresowany jest nie tylko do mieszkańców z najbliższej okolicy, ale również do turystów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Warto odwiedzić Wdecki Park Krajobrazowy, aby znaleźć trochę ciszy i spokoju w codziennej krzątaninie, a także doświadczyć na nowo zachwytu nad polską przyrodą. Czas już, jak czyni to zachodzące słońce, pożegnać się z borami i ich pięknymi sekretami.
Wiem, dobry Boże, Ojcze z nieba, na wszystko kiedyś kresu pora. Mało do szczęścia mi potrzeba, tylko te lasy i jeziora. Zachowaj łąki, żurawie, co na nich brodzą o poranku, i żabki ocal w leśnym stawie, żeby kumkały bez ustanku.